Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, między innymi tak jak widzicie tutaj z badań operacyjnych. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, możecie jak najbardziej od razu mailować na adres zadania@projekty.małpa.wp.pl, ewentualnie wejść na stronę internetową i skorzystać z formularza kontaktowego. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie z badań operacyjnych, dokładnie z zagadnienia zadania problemu transportowego, ale dość nietypowego, bo z wykorzystaniem powiedzmy kryterium efektywności, jakim jest maksymalizacja. Chodzi o to, że mamy zadanie, które teoretycznie możemy było rozwiązać simplexem, to znaczy, że mamy, tak jak tu widzicie, na przykład cztery maszyny i chcemy produkować określoną ilość wyrobów na tych maszynach, no i trzeba odpowiednio przydzielić, na której maszynie który wyrób należy produkować. Tak, by najwyższą osiągnąć możliwą wydajność, którą tutaj zaznaczamy jednostkowo między poszczególnymi maszynami na poszczególnych, produkujących poszczególne wyroby, w ten sposób, że ta wydajność była najwyższa, ale jednocześnie, żeby zachować minimalne ilości wyrobów, jakie należy wyprodukować i pamiętając o, powiedzmy, zdolnościach produkcyjnych maszyn, które wykorzystujemy do produkcji tych czterech wyrobów. I teraz, jeżeli po pierwsze zauważymy, że tutaj łączna w tym momencie możliwość produkcji, czy tam powiedzmy ilość wymaganą tych naszych wyrobów wynosi 150, a nasze maszyny mogą wyprodukować 200 jednostek tych wszystkich czterech wyrobów, należy się z tym liczyć, że któraś z maszyn nie wykona całego planu. No, może inaczej, część wyrobów po prostu pójdzie na magazyn, bym powiedziała w ten sposób, albo nazwijmy to niewykorzystane moce. Będziemy jakby taki jakby wirtualny dodatkowy wyrób, który po prostu nie będzie wchodził ani do wyrobu pierwszego, drugiego, trzeciego, ani też czwartego. Zadanie o tyle jest nietypowe, bo zagadnieniem transportowym, tym algorytmem, wykonamy obliczenia, które mają dać nam maksymalizację całej użyteczności, czyli tutaj wydajności, co zazwyczaj zagadnienie transportowe może nam się kojarzyć tylko z minimalizacją funkcji celu. I teraz tak, żeby wykorzystać zagadnienie transportowe, jego powiedzmy algorytm, a mamy funkcję dążącą do maksymalizacji, trzeba nasze współczynniki funkcji celu przemnożyć przez minus 1. Dlaczego? Żeby teraz współczynniki były ujemne, bo wydajność ma być najwyższa, czyli jego współczynniki przemnożymy razy minus 1. Jeżeli chcemy maksymalizować wydajność, to znaczy minimalizować minus wydajność. Także to jest taka jakby odwrotność, czyli robimy opcję przemnóż i wszystkie nasze współczynniki wprowadzamy do naszego arkusza, który nam będzie pomagał do obliczenia naszego problemu. Już tutaj mam wpisane również zapotrzebowania, jak i to, ile każda z maszyn jest w stanie wyprodukować, wysłać powiedzmy do produkcji. I teraz, jeżeli wiem, że tutaj mamy to nasze minimalne ilości tych wyrobów, no po prostu w zagadnieniu transportowym nazwijmy to zapotrzebowaniem, to powstaje nam jakby nieformalnie piąty wyrób, nazywamy go albo magazynem, albo niewykorzystanymi mocami, na 50. Dlaczego? Żeby zbilansować produkcję czterech wyrobów z możliwościami produkcyjnymi czterech wyrobów. Jeżeli nie uwzględnia tego elementu, no to mamy niezgodność. Zapotrzebowanie na 150, wysyłki na 200. Jeżeli to wykonam, będę miała zamknięte zagadnienie transportowe i najlepiej wykonać niewykorzystane moce, jakby wydajność dla tego produktu zerową. Żeby teraz, powiedzmy, wykonać pierwszy plan zagadnienia transportowego, postępujemy
akurat tutaj przy maksymalizacji wydajności, tak samo jak w typowym zagadnieniu transportowym. No, albo wykonujemy to metodą, ten pierwszy plan, metodą minimalnego, tu by było kosztu, a tutaj minimalnej wydajności, lub ewentualnie tą metodą schodkową tego, powiedzmy, nazwijmy północno-zachodniego kąta, a ja tutaj wykorzystam w tym celu, powiedzmy, minimum macierzy tutaj tych współczynników. Jeżeli zaznaczamy sobie opcję, to widzimy, wśród tych współczynników najniższą wartość daje nam 21. Czyli w miejscu odpowiadającym w planie muszę wybrać przepływ między 40, które tu się znajduje, a 50, które jest tu. Czyli w tym momencie tutaj będzie na pewno przepływ na 40, czyli już wyrobu czwartego od nikogo nie chcę więcej niż tylko z maszyny trzeciej. Teraz czyli powiedzmy, już nie biorę pod uwagę pól niezaznaczonych na żółto. Z pozostałych elementów minimalna wartość, jaką możemy brać pod uwagę, jest równa minus 16, czyli w odpowiadającym mu polu tutaj, między maszyną pierwszą a wyrobem trzecim. Wiem, że maszyna pierwsza może wykorzystać jeszcze 50, a wyrób trzeci chcemy na ilość 45, czyli w tym momencie musimy produkować na maszynie pierwszej 45, bo tyle się da wyrobu pierwszego, czyli oznacza tyle, że już od nikogo więcej nie potrzebuję produkować wyrobu trzeciego. Jeżeli teraz w tym momencie wiem, że pozostałe minimalne wartości są zaznaczone na żółto i najniższą spośród wszystkich możliwych jest wynosząca minus 11, to dla odpowiadającego jej pola na planie mamy maszynę trzecią do dyspozycji, której zostało jeszcze 10 zdolności produkcyjnych, a 35 chcemy wyrobu pierwszego. Czyli oznacza to tyle, że maszyna trzecia może jedynie fizycznie wyprodukować pozostałe 10 możliwe jednostek. Oznacza to tyle, że całkowicie nie można już korzystać z maszyny trzeciej, która już więcej nie wyprodukuje. A wyrobu pierwszego możemy jeszcze na innych pozostałych maszynach wyprodukować 25 jednostek. Spośród teraz pozostałych kosztów, przynajmniej nie kosztów, tylko minus wydajności, najniższą możliwą wydajnością jest wartość minus 9. Dla nieodpowiadające na planie transportu tutaj pole dotyczy maszyny drugiej, która może nadal wyprodukować 50 jednostek i dotyczy ona wyrobu czwartego, kiedy my chcemy go 30 jednostek. Oznacza to tyle, że maszyna druga wyprodukuje wyrobu czwartego 30 jednostek. Oznacza to tyle, że już wyrobu czwartego żadna pozostała maszyna nie musi produkować, a maszyna druga posiada jeszcze niewykorzystane zdolności produkcyjne na poziomie 20 sztuk. Dalej idąc, z pozostałych, powiedzmy tutaj, minus wydajności, najniższą możliwą wydajnością jest ta wynosząca minus 7. Wydajność minus 7 posiada odpowiednik na planie produkcji, tutaj dla wyrobu pierwszego i dla maszyny pierwszej. Maszyna pierwsza posiada niewykorzystane zdolności produkcyjne na poziomie 5, a wyrób posiada możliwości produkcyjne na poziomie, potrzebujemy jeszcze tego wyrobu pierwszego, 25 sztuk. Oznacza to tyle, że maszyna pierwsza jedynie te pozostałe 5 sztuk może wyprodukować i już żadnej ilości większej ona nie jest w stanie wyprodukować. Dlatego też wykreślam maszynę pierwszą z brania pod uwagę w dalszej części budowy planu produkcji. Z pozostałych elementów najniższym elementem z macierzy minus wydajności jest wartość minus 6, wynosząca tu, czyli dla nieodpowiadający pole w planie produkcji znajduje się tu, czyli dla maszyny czwartej istnieje możliwość produkcji 50 nadal sztuk, a wyrobu pierwszego potrzebujemy nadal tylko 20 sztuk. A więc tylko maszyna czwarta wyprodukuje pozostałe 20 sztuk i już wyrób pierwszy nie musi być produkowany przez żadną pozostałą maszynę. Ją wykreślamy. I teraz z pozostałych dwóch elementów widać, że najniższa możliwa minus wydajność wynosi 0, zarówno tutaj, jak i tutaj. I oznacza to tyle, że maszyna druga posiada zdolności na 20,
I tyle niewykorzystanych mocy mamy jeszcze jakby do rozdysponowania. I tak samo maszyna czwarta, tutaj odpowiadająca 0, też 30 mamy sztuk do wyprodukowania i zostawienia na przykład na magazynie i wszystko wychodzi na 0. W tym momencie jest to plan produkcji wykorzystany, powiedzmy zapisany z wykorzystaniem metody zagadnienia, algorytmu zagadnienia transportowego z minus zmienionym powiedzmy planem kryterium efektywności i żeby sprawdzić, czy jest to plan optymalny, należy przeprowadzić analizę metodą potencjałów, określić powiedzmy koszty pośrednie, czy tutaj może raczej wydajności pośrednie bym to powiedziała, a potem wyliczenie współczynników optymalności delta i j. Żeby wykonać metodę potencjałów, trzeba właśnie, tak jak tutaj jest to zaznaczone, na przykład kolorem niebieskim przepisać, zielonym, przepisać te minus wydajności, które zostały użyte w naszym planie produkcji. Ja to już tu zrobiłam zawczasu, ale generalnie robimy równa się i odnosimy się do tego, co tutaj mamy, czyli dla piątki minus wydajność 7, tutaj dla produkcji 45 sztuk mamy minus 16, dla 30 mamy minus 9, dla 20 mamy w tym momencie 0 i tak dalej. Żeby wypełnić pozostałe elementy kosztów pośrednich tutaj, jak i tutaj, musimy zauważyć, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 w tym momencie jakiś sum, gdzie mamy w tym momencie, zobaczmy, 8, czy 4 zmienne rodzaju U i 5 zmiennych sztucznych rodzaju V, czyli łącznie mamy 9 zmiennych. Żeby rozwiązać układ równań, gdzie każda z zielonych pól stanowi sumę którejś wartości U i którejś wartości V, musimy jedno z nich wyzerować. Dlaczego? Bo mamy 8 sum, a w tym momencie jest 9 niewiadomych. Jeżeli 9 niewiadomych jest, a 8, powiedzmy, układ równań składa się z 8 sum, wyników dodawania, to jedno z nich trzeba wyzerować. I w tym momencie w metodzie potencjałów, jeżeli tu przykładowo przyjmę 0, a to jest kwestia dowolna, to wiem, że 0 plus to, co jest tutaj, daje mi minus 7, czyli ta liczba, która musi wynosić V1, to minus 7. Jeżeli teraz wiem, że dowolna liczba tu plus ta liczba ma mi dać minus 11, oznacza to, że ta liczba będzie musiała wynosić minus 4, bo minus 4 plus minus 17 daje minus 11. Jeżeli teraz tu mam minus 21, oznacza to tyle, że minus 4 plus pewna liczba daje mi minus 21, a więc ta liczba wynosi minus 17. Dalej idąc, jeżeli minus 7 plus pewna liczba daje mi minus 6, to znaczy, że tutaj ta liczba wynosi 1. Jeżeli teraz ta jedynka plus pewna liczba dawać ma mi 0, to znaczy, że tu musi być minus 1. Jeżeli teraz idąc dalej tym torem, ja przyjmę na przykład, że 0 plus pewna liczba musi mi dawać minus 16, no to tą liczbą poszukiwaną musi być minus 16. Jeżeli teraz tutaj przyjmę, no właśnie, teraz tak, jeżeli tu mam minus 1 plus pewna liczba musi mi dawać w tym momencie 0, oznacza tutaj, że to musi być 1, i jeżeli 1 plus pewna liczba musi mi dawać minus 9, oznacza to tyle, że to musi być minus 10. I teraz tak jak tu widzieliśmy na bieżąco, kolorem żółtym zaznaczone były liczby, które powiedzmy były nieoptymalne. Ale po uzupełnieniu zmiennych tych sztucznych z metody potencjałów wszystkie zmienne, tutaj wyniki delta i j zniknęły, zaznaczenie ich zniknęło na żółto. I dla mnie to był kolor taki jakby
ostrzeżenia wskazujące na to, że dana wartość jest nieoptymalna, bo dodatnia, i ten plan będzie musiał być optymalny. Dlaczego? Bo jeżeli przyjmiemy, że wskaźniki optymalności to są, powiedzmy tutaj, nazwijmy to oryginalnie, koszty pośrednie minus koszty bezpośrednie, tu są pośrednie minus te bezpośrednie, jeżeli tak zdefiniujemy wskaźniki optymalności, to każdy z nich powinien być ujemny lub maksymalnie równy 0. Ja ten warunek spełniłam, dlatego na pytanie, czy każda delta jest mniejsza równa 0, ja odpowiem tak. Więc tutaj raczej delty nie są dodatnie, są ujemne. To akurat jest literówka, ujemne. I co to mi daje? To, że na pewno ten plan jest optymalny. Dzięki temu możemy powiedzieć, że nie potrzeba przekształcać tego początkowego planu. Jest on optymalny i należy produkować odpowiednie ilości tych wyrobów na tych maszynach. Tu jest dokładnie zapisany ten układ, która maszyna, który wyrób w jakiej ilości powinna produkować. A pytanie, jaka osiągnięta byłaby wydajność? No właśnie wydajność byłaby przemnożeniem tych ilości razy minus wydajność. No wydajność nie jest wynikiem ujemnym, a więc to jest tylko kwestia formalnie, że to jest tutaj dla potrzeb zagadnienia transportowego wynik ujemny, a faktycznie wydajność by wynosiła 2095 sztuk. Więc trzeba powiedzieć w tym momencie, że ta wydajność byłaby najwyższa możliwa i w tym przypadku, gdy zastosowałam do wyznaczania planu początkowego metodę minimum macierzy tych współczynników funkcji celu i zrobiłam to na tyle optymalnie, od razu najlepiej, nie trzeba tego planu poprawiać. Nie zawsze jest taka możliwość, że ten plan pierwszy jest od razu optymalny. To może wynikać po prostu z tego, że macierz współczynników funkcji celu posiada tak znaczące różnice, że od razu minus 21, 11, minus 16 to są znaczące liczby w porównaniu do minus 2, 4, 3. Na tyle te niektóre liczby są znacząco różne od pozostałych, że plan początkowy stał się planem optymalnym. Ja na ten czas kończę omawianie zagadnienia transportowego, w którym wykazaliśmy, że również można zastosować metodę, tą metodę przy kryterium efektywności nakierowanym na maksymalizację. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do udostępniania moich filmów znajomym. Zapraszam Was również do korzystania z całej innej pozostałej wiedzy dotyczącej zarówno zagadnienia transportowego, jak i innych elementów badań operacyjnych. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu. Powodzenia!